Teraz chcę mówić o komunikacji. Nie ma doskonałych ludzi i małżeństw. To w ogóle jest, można o tym zapomnieć, że istnieje coś takiego jak doskonałe małżeństwo. Znaczy kiedyś pomyślałem o tym, byłaby opcja doskonałego małżeństwa, jakby Jezus się ożenił. Jezus się nie ożenił. To nie zaistniał precedens doskonałego małżeństwa. Ja wiem, z kim by się tam ożenił. Z tobą. Więc nie ma doskonałych małżeństw. A komunikacja w małżeństwie jest najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o rozwój małżeństwa. Nie ma ważniejszej rzeczy niż komunikacja. W zasadzie komunikacja to jest oddech małżeństwa. Małżeństwo oddycha komunikacją. Nie ma komunikacji, to małżeństwo przestaje oddychać, przestaje żyć. Komunikacja przyjaciele to jest wymiana informacji między osobami. Słowa, gesty, teksty, obrazy, wszystko. Jakby całe życie dwojga małżonków to jest jedna wielka komunikacja. Cały czas się sobie komunikujemy. Trzeba nam wiedzieć, że diabeł walczy o komunikację w małżeństwie. On będzie walczył o to. Jak diabłu uda się rozwalić komunikację w małżeństwie, to małżeństwo się rozwali. Bez komunikacji ono nie będzie istnieć. Znaczy będzie pusty twór. Będzie taka bryła sucha, która nic nie będzie miała w środku. I komunikacja, przyjaciele, jest jedyna, jest jakby, każde małżeństwo ma swoją komunikację. Komunikacji my nie możemy ściągnąć od drugiego małżeństwa. Nie ściągniemy komunikacji. Bo to są bardzo szczególne rzeczy, komunikowanie się tych dwojga ludzi. Tam są specjalne gesty, słowa, tam jest atmosfera, tam jest wykorzystanie życia, które się przeżywa, elementów tego życia, wspomnień, tego, co się posiada, która jest jedyna w swoim rodzaju. Jedyna w swoim rodzaju. Nie można tego skopiować. Pamiętajmy, że komunikacja, ona może stworzyć problem albo rozwiązać problem. Dlatego ona jest bardzo istotna, jakby, żeby rozpoznać te prawidłowe formuły komunikacyjne. Bardzo dużo rzeczy w małżeństwach się rozładuje przez komunikację, wiecie? Po prostu przez brak komunikacji, przez złą komunikację. To jest na przykład są, ale ja nie chciałem tego powiedzieć. Albo ja miałem coś innego na myśli. To są klasyczne rozmowy. Jak to coś innego miałeś na myśli? Ludzie do siebie mówią, się nie rozumieją. To sobie, to tak powiedziałem. O diabeł o to walczy. Bardzo ważną informacją to jest to, że komunikujesz tak, jaki masz sam wzór komunikacyjny. W małżeństwie komunikujesz tak, jaki masz wzór komunikacji. I teraz ja już pomijam to, jakie miałeś doświadczenie do tej pory z komunikacją, co ci robiono w życiu, dobrego lub złego, w tym temacie. Natomiast dzisiaj twoją główną formą komunikacyjną to jest komunikacja z Bogiem. I prawdą jest to, że tak, jak będziesz miał rozwiniętą komunikację z Bogiem, czyli życie modlitewne, tak będziesz miał komunikację w małżeństwie. Ty tego nie przeskoczysz. Nigdy nie będziesz miał lepszej komunikacji w małżeństwie, niż masz komunikację z Bogiem. Uczysz się komunikować na poziomie Ty Bóg, a potem przekładasz to do małżeństwa. Musisz wielokrotnie się wyleczyć z chorych elementów komunikacyjnych, które wniosły do Twojego życia różne osoby. W szkole, w Twoich związkach, być może poprzednich. Bo jesteś tym na pewno zabrudzony.
jest takich, nazywam to czterech wrogów komunikacji w małżeństwie. Po pierwsze jest to oskarżenie, po drugie jest to wrogość, po trzecie to jest zamknięcie, a po czwarte to jest sarkazm. To czterech największych wrogów, jakich spotkałem w ogóle w komunikacji małżeńskiej. Czy oskarżenie, przyjaciele, to jest wyrzucanie wad bez prawa obrony. Oskarżamy wtedy, kiedy wyrzucamy wady partnerowi bez dania mu prawa obrony. I to nie polega na tym, że my mówimy do niego, no to teraz powiedz. Nie. 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 Już częstokroć na początku wyrzucania wad zamykamy partnerowi drogę obrony. Wiecie czemu? Bo częstokroć nas nie interesuje ta obrona. Interesuje nas tylko i wyłącznie atak. Chcemy to wyrzucić, uderzyć. A najbliżej zawsze jest kto? Mąż albo żona. Życie wali bez litości. A kto jest najbliżej? Mąż albo żona. Na kim się to wszystko wylewa? Na męża albo na żonę. Oskarżenie to główny wróg komunikacji. Oskarżenie. Po drugie, wrogość. Kiedy stawiamy tego człowieka, który jest z nami w jednym życiu, w jednym domu, jako kogoś, z kim się walczy. Małżonek nie może być wrogiem, albo wróg, albo małżonek. Wrogie podejście. On mi chce coś zrobić, ona chce coś mi odebrać. To jest wielki wróg komunikacji. Nieprzyjaciel komunikacji, wrogość. Po trzecie to jest zamknięcie. Rewelacyjna metoda diabelska. Zamykam się i cofam. I koniec. Zaczynamy rozmawiać w małżeństwie o czym? O tak zwanym niczym. Wiecie, kiedy jest rozmowa o niczym? Kiedy rozmawiamy o tym, co się kupuje, sprzedaje, jak się sprząta i czym, co się robi, o której godzinie. To jest system rozmów o niczym. Być może w swoim domu słyszałeś, jak rodzice twoi w większości przypadków rozmawiali o niczym. Byłeś, zrobiłeś, wróciłaś, kupiłaś, masz, dasz, srasz. Ja tak słyszałem. Przez większość swojego życia. Komunikacja między moimi rodzicami polegała na tym, że ustawicznie ratował się jeden przed drugim. Całe życie się ratowali przed sobą. Gdy człowiek się zamyka na drugiego człowieka, to wołami go nie można otworzyć. Wołami. Wytwarza sobie kulturę zamknięcia. I już mówi zza ściany. Już jest rozmowa zza ściany. I czwarty wróg komunikacji to jest sarkazm. Widzicie, sarkazm to jest coś takiego, wiele ludzi to bagatelizuje, że to jest sarkazm. Ale to jest straszne bydle. To jest taki system komunikacji polegający na posługiwaniu się szerokim spektrum małych złośliwości, które wyrzuca się jak w ogóle skwarki w ogóle w coś. Małe wspomnienia upadków, delikatne aluzje o błędach. Za tym stoją demony, ja to wiem.
To się bagatelizuje. Niby wszystko jest dobrze. Ale z salonu wyszedłem w ogóle z nożem w plecach. Nie wiadomo kiedy. Nie wiadomo, jak to się stało. Właśnie się dowiedziałem, że mimo wszystko chyba jestem nadal starym człowiekiem. Ale to wszystko się odbywało w spokoju, sympatii i łagodnym przekazie. Sarkazm jest jak wąż. Wchodzi w małżeństwo. Jego zadaniem jest poniżenie drugiego człowieka w celu podniesienia siebie, żeby choć przez chwilę poczuć się lepiej. To jest bydle. To wróg. Komunikacja, ona wymaga tego, aby rozumieć siebie nawzajem. Mężczyzna to nie kobieta, kobieta to nie mężczyzna. W ogóle mężczyzna i kobieta porozumiewają się troszkę w innych językach. Są jakieś inne języki trochę. Na przykład mężczyzna, on nie musi dużo opowiadać, ponieważ on działa w komunikacji faktowej. Przekazuje fakty. Normalnie mężczyźni przekazują fakty. Które są? Mówimy o głównym rodzaju. Porozumiewają się w faktach. Byłeś tam. Zrobiłeś, nie. Dobrze było, tak. Dla kobiety to jest niezrozumiały język. Ona nie rozumie tego, że ty, że poruszasz się w takich faktach. Tobie to wystarczy, mężczyznie. Kiedy ona prosi, żebyś coś jej opowiedział, to ty streścisz cały dzień w trzech zdaniach. Kiedy ona pyta coś więcej, ty masz pustkę w głowie. Twoje pudełko się otwiera, trochę się nazywa, nie mam tam nic. Jest tam więcej i jesteś w tym naprawdę szczery. Bo ty tam nic więcej nie masz. Co ty przeżywałeś przez te 8 godzin tej pracy? Co? Sebastian, pracujesz przy winie. Tam po prostu się przyjdzie. Co ty opowiesz w ogóle? Nie, no to wiesz, przez 8 godzin jesteś w stanie, opowiesz to w ciągu 2 zdań. Ale to nie tego oczekuje w ogóle kobieta. Bo ona chce porozmawiać. Ona chce rozmawiać. Rozmawiać. Tu nie chodzi o przekaz faktów, tu chodzi o rozmowę. O rozmowę, porozmawiajmy. Te swoje, kiedy kobieta mówi porozmawiajmy, to jest normalne, no, to normalnie, że nie to, że się kłócą, że porozmawiajmy teraz i załatwmy tą sprawę, tylko porozmawiajmy. Kiedy ona mówi porozmawiajmy, zróbmy sobie herbatę, kawę, porozmawiajmy, to jej chodzi naprawdę, żeby porozmawiać. Ona się nie chce dowiedzieć. Ona chce rozmawiać. Tam jak się dowie czegoś w tym czasie, to się dowie, no. Ale ona porozmawia. A ty myślisz, że ona chce się dowiedzieć czegoś, streścisz jej to, jesteś content. Nie. Ona rozmawiać chce. Ja słucham, jak rozmawia, bo ja się to uczę. Ja się w ogóle kobiet uczę. Ja słucham, jak kobiety rozmawiają na przykład ze sobą i słucham, mówię... Bo to jest dla mnie wyzwanie. Gdybym ja miał na przykład...
Ja słyszę, jak Agata przez telefon rozmawia na przykład. Na przykład ona ponad 40 minut rozmawia z jakąś tam dziewczyną z kościoła przez telefon. Ja nie wiem, czy ja rozmawiałem z kimś przez telefon 40 minut. Może rozmawiałem. Z Łukaszem rozmawiamy czasami. Ale my naprawdę wymieniamy dużo faktów. Tam jest tak dużo faktów wymienianych takich. A my naprawdę wymieniamy fakty takie jest grube, konkretne, głębokie, gdzieś tam na przykład wiesz, że okej, okay, nie? Ale na przykład jak słyszę, jak Agata rozmawia przez telefon, no to są opisy różne, takie opisy, ja bym się nie podjął, bo ja mimo... To znaczy to dalekie od mojego zrozumienia, jak, że to się tak rozmawia, no ale się uczę. Dlatego mężczyzna powinien uczyć się mówić barwnie, z lekką przesadą. Tego się powinni uczyć mężowie w małżeństwach. Bo to będzie wasze małżeństwo podnosiło. To się nazywa hiperbola. I róbcie to z pełną odpowiedzialnością, bo to jest zdrowe. Będę tych przykładów, bo nie mamy na to czasu. Chcecie, obejrzyjcie sobie, jak on się nazywa ten taki, co jakiś jest film taki. Zaraz wam powiem, co to jest na film. Albo sztuka też, jest książka. Nie wiem. Generalnie chodzi o to, że jeden się zaleca do takiej babeczki, ale nie umie ząb mówić, bo jest takim prostym chłopkiem. I ma takiego kolegę, co tak pięknie, wymownie mówi, tamten się chowa w krzakach i mówi za niego, co to jest, powiedzcie mi, kto to jest. Pamiętacie? Taka sztuka, książka, film, co? Cyrano de Bergerac! Tak, coś czułem, że to jest. Tylko mnie brakowało. Coś na tytule. CCC, wiedziałem. Buty mi się skojarzyły. Cyrano de Bergerac. I ona tam stoi na tym balkonie, tak oho, a ten udaje na dole, tam wiesz, buzią rusza, a ten stoi za krzakiem i wiersze tam mówi. A potem dochodzi do tego, że to ona się zakochuje, tylko że wiesz, nie w tym, co w ogóle stoi tam BBB, tylko w tym, co on rzekomo mówi, prawda? Tylko ten Cyrano niekoniecznie jest pierwszej piękności, taki też ma nos dłuższy. Jest taki... Ale za to co ma? Piękną, barwną, tak? Nieco przejaskrawioną mowę. I panna, proszę ciebie, na balkonie mdleje. To od wieków wiadomo. Więc tak, panowie, trzeba uczyć się mówić. Trzeba rozmawiać z kobietami. A kobiety powinny mniej mówić. Bo facet nie jest w stanie pochłonąć takiej ilości wypowiedzianych dźwięków. Bo nie da rady. Facet po kilku godzinach pracy, ty po kilku godzinach pracy jesteś w stanie dużo też powiedzieć. Właśnie opowiesz całą pracę. Ale on nie przyjmie teraz drugich 8 godzin opowieści swojej pracy. On jest po swoich 8 godzinach pracy, o których chce zapomnieć. Ty mu opowiesz swoje 8 godzin pracy. Nie przyjmie. Nie rób mu tego. On nie ma takiej pojemności w ogóle tutaj. On naprawdę zaraz zapomni, czy ta Krysia to jest Basia, ciebie, a czy Zuzia to jest inna. On nie będzie pamiętał. Nie wymagaj od niego, żeby on pamiętał. Nie pan pamięta, że go tam ci mówiłam, że Krysia miała spódnicę, a ty w ogóle już nie wiesz, która to jest Krysia, ale w ogóle... Nie wymagaj tego spacenia. No, on nie mówi mniej, mów do niego. Naprawdę. A ty mężczyzno więcej mówi. Barwnie i lekko przesadzaj. Będzie pięknie. Bo to trzeba siebie poznać, czego my w tej komunikacji potrzebujemy, chcemy, jak powinniśmy. No to też jest ważne, żeby siebie w tym wszystkim nie zniszczyć, nie zabić. Niech kobiety pozostaną kobietami, a mężczyźni mężczyznami. Niech to w ogóle, niech to będzie. Bo ta miłość
to ona polega na tym, że my mamy ulegać jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Dlatego ta bojaźń Chrystusowa nas w ogóle tutaj trzyma w pionie. Ulegajmy sobie. Tylko te priorytety prawdy Boże niech nas trzymają. Jakby nie wyjdźmy poza to, a poza tym to ulegajmy. Uczmy się od tego. Facet potrzebuje na przykład cheerleaderki do życia. Chcesz być dobrą żoną, zostań jego cheerleaderką. Taka jest prawda. On nie potrzebuje ekonoma, on nie potrzebuje sędziego, on potrzebuje cheerleaderki. Ty mu lepiej tak zrobisz, albo tak zrobisz. O, jesteś. Jak ty mu tak zrobisz, to jest inny człowiek. Rozumiesz, o co chodzi? To zamiast większej Biblii, to pokłony kup. Bo to jest napisane, że to bez słowa go pozyskasz. Tam o pokłonach nic nie pisze, więc zostaje to w gestii, proszę Cię, Twoje wyobraźni. Wiesz dlaczego? Bo do mężczyzny trafia co? Język pochwał. Język pochwał to jest w ogóle płynny miód na serce mężczyzny. A jak facet twierdzi, że nie, to jest kłamcą. Faceta pochwała co? Napędza. Jak paliwo lotnicze. Taka jest prawda. I na przykład mężczyzna bardziej będzie zwracał uwagę na to, jak mówi kobieta, a nie co mówi kobieta. Jak ona przyjmuje postać cheerleaderki i wchodzi w system pochwał, to teraz jest w stanie mu przekazać taką korektę, że on nawet nie będzie wiedział, że przyjął. Ale to się tak robi. A jak ty mu wyjeżdżasz z miejsca, przy ciebie sędziego, przy ciebie barytonem, to wszystko tak? Nie dziw się, że on się opiera jak osioł. Staje. Dlaczego? Bo mimo, że jesteśmy odrodzeni z Bożego Ducha, to jesteśmy mężczyznami. Rozumiecie? Bóg nas stworzył, żebyśmy w ogóle olbrzymów zabijali. Kurczę. Rozumiecie, po co my tu jesteśmy? To. Lasy w ogóle tarczowe. Olbrzymy zabijać. W ogóle wiem. No tak. Dziki w ogóle pod pachą nosić. No pod pachą. Do domu. Kobieta natomiast ona potrzebuje w komunikacji od mężczyzny otrzymać bardzo silne poczucie bezpieczeństwa. Dla kobiety poczucie bezpieczeństwa jest najważniejszą rzeczą, jaka jest. Poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli mężczyzna w swojej komunikacji będzie komunikował poczucie bezpieczeństwa, tak, to ona będzie szła za nim jak za przywódcą. To jest komunikacja. Dlatego jeszcze raz przypominam o tym, panowie, jak ważną jest rzeczą bycie odpowiedzialnym na poziomie przekazywania poczucia bezpieczeństwa. Finanse, ochrona. Rozumiecie? Twoja kobieta, ona musi mieć to komunikowane, że taki jesteś. Taki jesteś. Zaradny, ogarnięty. Rozumiesz? Zadbasz o nią. Otoczysz ją opieką. I ona będzie wtedy twoim cheerleaderem. Rozumiesz? Bo zachęca się do kogo? Mistrza. Mistrza. Mistrzowi się to pilnuje. I wtedy mistrz jest większym mistrzem. Jak ona nie czuje się bezpieczna, to komu ona ma dopingować? Człowieku, komu? Jak on przychodzi do domu, człowieku, i on nic nie stwarza. On nic nie komunikuje. Jedynie to, co on stwarza, to poczucie niebezpieczeństwa. Niebezpiecznie przyszedł do domu. Wrócił niebezpiecznie. Nie ma pieniędzy,
nie ma ochrony, rozumiesz? I cytuje mi psalm. O psalmie cytuję teraz dla ciebie. Albo wersety z Pisma Świętego pod tytułem Poprzestawaj na to, co posiadasz. Gwiazdko. Albo wiem, Pan jest blisko. W świecie było inaczej, się upił, mordę lał, za piwo. Mówię, tam pójdzie na poczucie bezpieczeństwa, tylko trzeba to komunikować. Komunikować poczucie bezpieczeństwa. Dlatego kobieta potrzebuje mieć komunikowane formuły obietnic. Panowie, obiecujemy. Obiecujemy. Mężczyzna ma obiecywać. Jak obiecasz, to zrobisz. To było dobre. Ja o tym w ogóle nie rozmawiam. To są fundamentalne sprawy. Twoje tak, to twoje tak, twoje nie, to nie dotykamy tematu. Ale ty musisz obiecywać. Obiecuj. I realizuj później. Sara, ona jak przychodzi do mnie, my tak, tato, możemy to zrobić, czy nie? Ja mówię, możemy. Obiecasz? Ja mówię, nie teraz. A kiedy mam przyjść na cudowne pole, bo właśnie rozmawiamy z tam. Kiedy mam przyjść? Ja mówię, za dwa dni. Ale za dwa dni przychodzi, pamiętasz? Ja mówię, pamiętam. Obiecujesz? Tak. Koniec, tak. Jeszcze się nigdy nie zawiodę. Rozumiesz, o co tu chodzi, ale tego bardzo potrzebuję. Kobieta potrzebuje mieć komunikowane poczucie bezpieczeństwa. Bo to jest jej miejsce w życiu. Nasza komunikacja to jest nasza codzienność. To jest ton głosu, to jest przekazywanie informacji dużych, małych, to jest mówienie o tym, co się czuje, co się myśli na różnych odcinkach. Tam jest też radość, tam jest gniew, tam są różne rzeczy. To jest komunikacja, komunikujemy cały czas, komunikujemy siebie. Pamiętajcie, że w każdej komunikacji muszą być wyeliminowane wszelkie formy zawstydzania się nawzajem. Zawstydzanie to element sarkazmu właśnie. Bardzo łatwo się zawstydzać. Ja z wami słyszę ludzi, jak ludzie się zawstydzają, szczególnie ludzi starszych, nie? Potrafią tyle zawstydzających wobec siebie rzeczy wypowiedzieć w przeciągu paru minut, że się w głowie nie mieści. Zatem byłem w sklepie, słuchałem, jak takie stare małżeństwo weszło, patrzyłem na to małżeństwo. Jedno z tych małżeństw po prostu skapitulowało już dawno temu. Razem ze sobą tylko są z takich przyczyn, że w ogóle nie mają innego pomysłu na życie. Patrzyłem na nich, ludzie bez pomysłu. Ja kupowałem tam jajka wtedy, a więc nie było to zbyt wiele długo czasu tam zostały. Przez ten czas oni kilka razy się zawstydzili od nich. Natychmiast. Każda wymiana zdań między nimi polegała na tym, że on poniżył ją, ona poniżyła ją. I wszyscy to już tam byli w sklepie. Z tym, że kiedy ona poniżała jego, wszyscy się śmiali oprócz niego. Kiedy on poniżał ją, wszyscy się śmiali oprócz niego. Ja myślę, w ogóle jak w kinie. Co to w ogóle? Zwykła zawstydzająca rozmowa. Która mi poszła w ogóle jak para z czajnika. Takie to proste. Stąd widać było, że to jest ich kultura życia. Tak żyją i tak mówią codziennie. Pamiętaj, jak spotkasz w życiu dobre małżeństwo, to znaczy mają dobrą komunikację.
Jak spotkasz dobre, szczęśliwe małżeństwo w życiu, znaczy, że to jest dobra komunikacja. I czy oni będą mieli 20, 30, 40, 50, 80 lat, to zobaczysz, tak, czy są szczęśliwi, bo to będzie widać w nich. Po szczęście widać. Widać. Główne elementy komunikacji to jest to, że my musimy oprzeć się na prawidłach miłości i używać notorycznie przebaczenia. W małżeństwie przebaczenie jest potrzebne w ogóle. Przebaczenie to narzędzie codziennego użytku w małżeństwie. Przebaczaj rzeczy małe i duże. Małe i duże. I pozostawaj w sytuacji, kiedy masz jakąkolwiek złą myśl czy emocję do swojego małżonka czy małżonki, choćby na minutę czy dwie, przebaczaj natychmiast, bo jesteś tym człowiekiem przez cały czas. To bliski tobie człowiek, to bliższy. Natychmiast przebaczaj. I komunikuj miłość. Wystarczy, że przyjdziesz do Boga i powiesz: Panie Boże, ja chcę komunikować miłość. Naucz mnie komunikować to. Naucz mnie komunikować to. To nie będzie trudne. Naprawdę to nie będzie trudne. Nauczysz się tego. Częściowo spuścisz stonu, zmienisz technikę, nauczysz się podawać rzeczy w odpowiedni sposób. Rozumiesz? Zrozumiesz, że wielu rzeczy nie załatwia się natychmiast. Trzeba tworzyć tak zwane małżeńskie hamburgery. Wiecie, na czym to polega? Że trudną sprawę wkłada się pomiędzy piękne i sympatyczne sytuacje. Piękna i sympatyczna sytuacja na początku, potem trudna sprawa i piękna i sympatyczna sytuacja na końcu. Trudnych rozmów nie prowadzi się w trudnych sytuacjach. Rozumiesz? Rozpoznaje się czas i porę. Pewnych tematów nie dotyka się w czasie różnego rodzaju napięć, które są związane z różnymi czynnikami. Fizycznych napięć, życiowych napięć, nie dotyka się tych rzeczy w ogóle. Podejmuje się ręce. W komunikacji też mega ważną rzeczą jest, żeby niczego nie zostawiać pod tytułem może minie samo, co w małżeństwach jest tak znane. To się jakoś załatwi. Powiem ci smutną wieść, to się nie załatwi. To albo stanie się kolcem gdzieś, rozumiesz, albo problemem, albo zawali drogą jakąś w kontakcie z wami, między wami. Nie zniknie. Ale kiedy pod autorytetem Ducha Świętego weźmiesz tą rzecz, w odpowiednim czasie przyjdziesz i powiesz: słuchaj, ja potrzebuję, żebyśmy to rozłożyli na części pierwsze. To zwyciężysz. Zwyciężysz. Nauczysz się też tego, że w komunikacji mega istotną rzeczą jest jakby nieniszczenie pewnych przestrzeni. Coś tworzycie razem pięknego. Jest piękny wieczór. Jesteście razem, tak? No i teraz raptem w sytuacji wspaniałego napięcia dowiadujesz się, że trzeba zrobić remont pokoju. To nie jest dobrze mu komunikować wtedy o remoncie. Rozumiesz. To nie tak działa. Ponieważ ten czas, ten moment to inwestycja wasza. To jest coś, co jest inwestycją w dalszą część życia. Rozumiesz?
a wykorzystywanie pięknych elementów, romantycznych chwil w waszym życiu na załatwienie jakichś spraw, tak? To wewnątrzmałżeńska prostytucja. Brzydko po prostu tak. To brzydko. To nie tak wygląda komunikacja miłosna. Tu nie ma coś za coś. W małżeństwie nie ma coś za coś. To wspólnota. To jedność. Rozumiesz? To nie załatwianie sobie czegoś nawzajem. To nie o to chodzi. Trzeba pobudować z takich rzeczy. Nie mamy małżonka czy małżonki po coś. To nie jest po coś. Nie jesteś po coś dla kogoś i ktoś nie jest dla ciebie po coś. Będąc suwerenną jednostką życiową, podjąłeś decyzję, że będziesz z tym człowiekiem, dlatego że go kochasz. I wcale nie uprościłeś sobie życia. Taka jest prawda. Nie uprościłeś sobie życia. Zrobiłeś sobie więcej kłopotów, niż miałeś wcześniej. Bo o tym mówi Pismo. Że będziesz miał doczesne problemy. Wcześniej ich nie miałeś, teraz je masz. Tylko to są słodkie problemy. Rozumiesz? Tak jak jest dziecko. Nikt mi nie powie, że w ogóle jak przychodzi na świat dziecko, to się robi w ogóle cudownie. Rewolucja jest. Ale jest to słodka rewolucja. Komunikacja jest mega ważną rzeczą, świecie. Ja potrzebuję, żebyście modlili się do Boga, aby rozwój komunikacji w waszych małżeństwach, czy w przyszłych małżeństwach był na najwyższym poziomie. Potrzebuję, żebyście tego się uczyli. A nie, żeby małżeństwo to był taki schowek, że tam się dzieją w ogóle rzeczy, o których w ogóle Boży świat się nie może dowiedzieć. Nie! Małżeństwo to nie jest taki syp. Schowany tam, nagrzebany, człowieku przysypany. Mam małżeństwo, mam. Nikt się nie dowie, co tam się dzieje. Właśnie się ma dowiedzieć. Właśnie niech świat wie, że to jest normalna miłość.